Pan jest dla mnie takim trochę królem kina i takim pionierem, więc chciałbym się zapytać o nową, debiutującą twarz. Blanka Lipińska pojawiła się i czy uważa Pan ją jako konkurencję albo jako taki potencjał? Ja uważam, że ona ewidentnie dotknęła czegoś, co wisi w zbiorowej podświadomości, w związku z czym ja chcę zobaczyć 365 dni i szczerze jej kibicuję. Cieszę się, że ludzie poszli na ten film. Myślę, że no dla nas wszystkich istotne jest to, żeby jak najwięcej ludzi chodziło na polskie filmy, bo no jeśli ten tort będzie jak największy, no to wtedy wszyscy na tym skorzystają. To już tak kończąc, czy uważa Pan ją jako damski odpowiednik siebie? Bo Pan też lubi wbić ten kij w mrowisko, a ona akurat to zrobiła i oburzyła niektórych Polaków. Ja nie widziałem tego filmu, tak jak powiedziałem, chętnie go zobaczę, żeby wyrobić sobie opinię. Natomiast na pewno no, rzeczą, która sprzedaje film poza story, obsadą, zwiastunem, reżyserem i tak dalej, jest skandal i jej w tym przypadku udało się po to sięgnąć. Czyli udana promocja. Tak, zdecydowanie.